Przedstawiciele 9 krajów członkowskich z tzw. Starej Unii spotkali się w Paryżu i podpisali sojusz drogowy, na mocy którego chcą wyeliminować odbieranie odpoczynków tygodniowych przez kierowców w pojazdach, a także ujednolicić i usystematyzować stanowisko dotyczące zmian w dyrektywie o oddelegowaniu. Jest to kolejny przykład próby sztucznego, politycznego ingerowania w rynek transportowy i w prawo transportowe, które na tym rynku obowiązuje. W mojej ocenie jest to jednoznacznie negatywna próba politycznego wpłynięcia na konkurencyjność polskiego transportu na unijnym rynku transportowym. Problem odbierania odpoczynków tygodniowych przez kierowców w pojeździe jest problemem złożonym i trudnym dla branży transportowej. Trudnym z uwagi na to, że ciężko zaplanować tak trasę przejazdu, aby kierowca, szczególnie na dalekich dystansach, był w stanie w ciągu 6 dni powrócić do bazy. Drugim problemem jest infrastruktura. Nie ma obecnie hoteli przystosowanych dla kierowców, a jeśli są, są bardzo małej ilości. Brakuje infrastruktury, brakuje miejsc, w którym kierowca z jednej strony mógłby odebrać odpoczynek tygodniowy, śpiąc w hotelu, z drugiej strony, żeby auto było w tym samym miejscu, czyli żeby był parking przystosowany dla pojazdów ciężarowych. W mojej ocenie to jest bardzo dobry kierunek, aby najpierw zmienić infrastrukturę i sprawić, aby kierowcy fizycznie byli w stanie odbierać te odpoczynki, a później zmieniać prawo, które o tym mówi.